Hello, good morning. Do you hear me? Somebody respond, please. I hear you, Oh, Michael. nice to meet you, Michael. Okay, I fine. hear you. So I was asked to run this conference because, well, I'm a newbie to this project. Do I work a bit in energy efficiency, climate change, and so on? Our EFFECT4Building conference is, well, I'll say a brick in the cathedral that we built, but a very important one, I think. We will start with address from Kazimierz Barczyk, President of Association of Municipalities of Małopolska Region, also Vice President of the Regional Parliament of the Małopolska Region. Mr. Kazimierz has recorded his speech, so I will run it in a moment. Okay. It should upload soon, I hope. Okay. Here we are. Szanowni Państwo, jest mi niezmiernie miło powitać Państwa na międzynarodowej konferencji podsumowującej projekt EFFECT4BUILDINGS, którego realizację przez ostatnie 3 lata włączone było Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski. Celem EFFECT4BUILDINGS jest zwiększenie liczby działań mających na celu poprawę efektywności energetycznej realizowanych w istniejących budynkach użyteczności publicznej w regionie Morza Bałtyckiego. W ramach projektu opracowano zestaw narzędzi wraz z metodami finansowymi, które mogą poprawić opłacalność, ułatwić finansowanie i zmniejszyć ryzyko inwestycji energetycznych w budynkach. Projekt realizowany jest we współpracy z partnerami ze Szwecji, Danii, Finlandii, Norwegii, Łotwy oraz Estonii. Z tego miejsca bardzo dziękuję wszystkim partnerom za zaangażowanie w realizację projektu oraz dzielenie się swoimi doświadczeniami z zakresu efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej. Kierowane przeze mnie Stowarzyszenie Gmin i Powiatu Małopolski od 20 lat aktywnie działa na rzecz klimatu oraz poprawy zarządzania efektywnością energetyczną. Głównie w obszarze walki ze smogiem i ograniczeniami niskiej emisji byliśmy m.in. organizatorem 2 edycji Forum Budownictwa Pasywnego i Efektywności Energetycznej w Budownictwie, a wspólnie z redakcją Globe Energia 2 ogólnopolskich kongresów Niska Emisja oraz 24 edycji Forum Odnawialnych Źródeł Energii Energia w Gminie. Reprezentowany przeze mnie samorząd województwa małopolskiego w sprawie ochrony powietrza zrobił dużo w ostatnich kilku latach. Małopolska była pierwszym regionem w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej, w którym władze regionalne przyjęły tak radykalne rozwiązania jak nasze uchwały antysmogowe, które wprowadziły od 1 września 2019 roku na obszarze Krakowa całkowity zakaz stosowania paliw stałych, a więc przede wszystkim węgla, zarówno w piecach, w kotłach, kominkach, dopuszczając stosowanie jedynie paliwa gazowego oraz lekkiego oleju opałowego. Jestem dumny, że jako przewodniczący naszego parlamentu regionalnego, Sejmiku Małopolskiego, miałem zaszczyt złożyć swój podpis pod tymi uchwałami. Najpierw w 2013 roku, a potem w 2016 roku. W latach 2012-2019 Kraków zlikwidował ponad 25 700 kopciuchów kosztem 331 milionów złotych. Nowoczesne paleniska 6. generacji emitują nawet 20 razy mniej zanieczyszczeń i eliminują również bardzo częsty wciąż problem spalania śmieci i innych odpadów. Jednocześnie chcę podkreślić, że w Polsce jest ciągle wiele do zrobienia w zakresie poprawy efektywności energetycznej. W Polsce pod względem energetycznym jesteśmy bardzo rozrzutni. Energia elektryczna należy do najdroższych w Europie, a nasze domy budowane przez ostatnie 100 lat są zaprzeczeniem energooszczędności. Są dziurawe jak ser szwajcarski, a do ich ogrzania potrzeba 2 razy więcej energii niż w domach zachodnioeuropejskich czy skandynawskich.
pełni zgadzam się z wypowiadaną często tezą, że najtańsza energia to ta, której nie zużyliśmy. W tej sytuacji musimy przeprowadzić w najbliższych latach rewolucję energetyczną poprzez wielkie i szybkie nakłady inwestycyjne w zakresie nowoczesnego oszczędzania energii. W przeciwnym razie będziemy jeszcze bardziej biednieć i marznąć, a przez wysokie i stale rosnące koszty energii utracimy konkurencyjność na własnej produkcji i nowych inwestycji zagranicznych. Jako Stowarzyszenie Gmin i Powiatu Małopolski od lat zachęcamy wszystkie gminy do tworzenia innowacyjnych projektów inwestycyjnych z dofinansowaniem z funduszy Unii Europejskiej. Bardzo ważną cechą fotowoltaiki jest niezależność energetyczna, produkowanie prądu u siebie i dla siebie, ze zbywaniem nadwyżki przez prosumenta do sieci ogólnopolskiej. Każdy nabywca energii elektrycznej ma opisane w swoim rachunku, że połowa płaconej kwoty wynika z bardzo wysokich kosztów przesyłu, gdzie dodatkowo występują tak duże straty energii. W obecnej sytuacji związanej z pandemią COVID-19 najskuteczniejszym lekarstwem na kryzys są prowadzone na dużą skalę inwestycje innowacyjne, prowadzące do oszczędności energii, a zarazem poprawiające jakość życia poprzez poprawę jakości powietrza. Inwestycje w rozwiązania efektywne energetycznie, odnawialne źródła energii, pompy ciepła, fotowoltaika, a także konieczna termomodernizacja naszych budynków są korzystne z wielu względów. Po pierwsze, są opłacalne ekonomicznie, a głównym argumentem dla inwestorów i zarządców obiektów we wdrażaniu środków efektywności energetycznej są oszczędności. Mniejsze zużycie energii oznacza niższe koszty. Dzięki inwestycjom w ograniczenie zużycia energii nawet bardzo kosztowne inwestycje mają szansę zwrócić się już po kilku latach. Inwestycje w działania podnoszące efektywność energetyczną to także konieczność polskich samorządów, która wynika ze zobowiązań związanych z członkostwem w Unii Europejskiej. Jestem przekonany, że działania zrealizowane w ramach projektu EFFECT4BUILDINGS oraz zdobyte dzięki niemu przez ostatnie 3 lata doświadczenia stanowią ważny krok w kierunku poprawy efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej w Polsce. Jeszcze raz dziękuję za możliwość udziału w tym projekcie, a partnerom projektu za zaangażowanie. Dziękuję za uwagę i życzę Państwu owocnych obrad. Okay, thank you very much, Kazimierz. I guess Mr. Barczyk is not with us here. Well, I must admit that although I'm a fan of deep renovation, I'm not a fan of any generation stoves and of burning as a source of energy. That is my opinion. Now, I will ask Mikael Selander, Project Steering Group Chairman, to address us. Mikael, the floor is yours. So, good morning, everyone, and welcome to this final conference for EFFECT4BUILDINGS. First, I will thank you, everyone who has participated in this project. Your participation is a contribution to being able to achieve the global goals. These goals have the power to create a better world by 2030 by ending poverty, fighting inequality, and addressing the urgency of climate change. Guided by these goals, it's now up to us, governments and businesses and the civil society and the general public to work together to build a better world, better future for everyone. Today, we address climate change, one of the biggest challenges for our society. To become fossil free, we know that energy efficiency plays a crucial role to use our energy resources in the smartest and most efficient way, to include both buildings and industry and transport sectors. It requires new technology as well as a wide uptake of new solutions, and there is need for financial support to make it happen. We started EFFECT4BUILDINGS journey 4 years ago, all knowing that only transnational cooperation can solve the challenge. We chose to focus on energy efficient in buildings. We expected it to be as much an interesting learning process, learning from each other, as well as a great opportunity to develop useful tools
for implementing more energy efficiency measures. We now see that the results from the work. We congratulate the project team for finalizing the results in time and look very much forward to the presentations for the tools today. So I wish everyone good luck today and thank for me.